Witajcie, dzisiaj zapraszam na recenzję jednej z najnowszych podkładek od Sharkuna i będzie to podkładka podświetlana, czyli Sharkun 1337 RGB V2. Nowa wersja, podkładka, którą dzisiaj będę recenzował, ma ogromny rozmiar, jest to 900x425 mm, 3 mm grubości. No i sprawdzimy ją sobie dzisiaj dokładnie, będzie także test odporności na wodę. Ceny produktów Sharkuna macie w linku w opisie filmu, a tymczasem zapraszam Was do oglądania, zaczynamy. Przed nami naprawdę spora podkładka podświetlana, czyli Sharkun 1337 RGB wersja V2 i wielkość, czyli size, mamy tutaj 900. 900 oznacza tutaj szerokość tej podkładki. Wysokość to 425, więc wyższa niż większość podkładek, bo mamy 300, 350, 400. 425 to jest jednak troszkę więcej. I mamy 3 mm grubości. Powierzchnia, która podobno jest wodoodporna, oczywiście musimy to dzisiaj przetestować, więc zobaczymy. Kontroler RGB w zestawie i kilka efektów RGB. Masa takiej podkładki to aż 780 gramów i wykończenie textile, czyli po prostu materiałowe. Jest to podkładka miękka, w przeciwieństwie do twardych podkładek, które są wykonane z tworzyw sztucznych na ogół. A tutaj mamy miękką i cichą podkładkę, dużo cichszą na pewno niż podkładki twarde. Zobaczmy po kolei, od spodu mamy solidną gumę, która sprawia, że podkładka dość dobrze trzyma się powierzchni ze względu na swoją wielkość. Natomiast nie do końca, jak widzicie, chciałam się tu wyprostować niektórymi miejscami, ale powierzchnia jest bardzo duża, jednolita, czarna, bez żadnych obrazków. Mamy przewód, który jest odłączany, przewód jest w oplocie, a na końcu taki właśnie sterownik z jednym przyciskiem. Mamy także tutaj obszycia brzegów, ale także w te brzegi są wszyte diody. No, jak podłączymy zasilanie, ożywają nam diody, więc przejdźmy do prezentacji. Sprawdźmy jeszcze tylko, jak się zachowuje sensor na tej podkładce. O, bardzo wysoka precyzja. Czarna powierzchnia, bez żadnych obrazków, bez żadnych udziwnień, więc nie ma tutaj raczej prawa się to źle zachowywać. Natomiast powiem Wam tak, prędkość najbardziej duża, przyspieszenie myszki bardzo ok, a jednocześnie bardzo duża precyzja, nawet tutaj siedząc w tej chwili bokiem do monitora, jestem w stanie tutaj dość ładnie nawet coś napisać. Więc precyzja bardzo dobra, a jednocześnie ta myszka też dość lekko się po tej podkładce, jak widzicie, przemieszcza. Swoją drogą, ten model myszki też ma bardzo dobre ślizgacze, ale w połączeniu z podkładką dopiero to daje całość. Więc pod tym względem również jest super. Jeśli chodzi o wielkość podkładki, no to zobaczcie, jest ona naprawdę gigantyczna. Nawet wielka klawiatura nie wygląda tutaj jakoś zbyt okazale. Dlatego zostaje nam bardzo dużo miejsca na przemieszczanie się myszką. No i co do tej powierzchni, jest taka lekko chrupowata, wygląda jak Speed. Faktura tej podkładki właśnie bardziej jest tego typu, nie ma typowych takich mikrokanalików, rowków, jak to podkładki Control. Natomiast myszka mimo wszystko przemieszcza się na niej dość lekko, ale dzięki temu, że mamy także tutaj opór, to mamy bardzo dobrą precyzję i kontrolę nad sensorem. No i w ciemnym pokoju te diody wyglądają właśnie tak. Nie są one jakieś bardzo jasne, tak żeby raziły po oczach, natomiast bardzo ładnie podkreślają tutaj stanowisko gracza, właśnie jak wyłączymy sobie wszystkie światła. Tak więc nawet w totalnych ciemnościach jest całkiem przyjemnie. Pokażę Wam teraz jeszcze ważny aspekt, czyli efekty tych LEDów, bo to jest bardzo ważne w podkładce LEDowej, jakby nie było. Pierwsze co mamy, to po prostu stały jeden kolor. I do wyboru są takie kolory. Jak widzicie, zieleń na przykład jest dużo jaśniejsza niż ten czerwony. Niebieski taki troszkę ciemniejszy, różowy, który też jest troszkę ciemny, następnie mamy taki jasny niebieski, który jest jasny, kolor żółty, biały i zaczynają się efekty. Przeplatanie z oddychaniem, czy takie właśnie przygasanie i po kolei kolory. Następnie mamy coś takiego, czyli RGB z takim pomrugiwaniem. Można powiedzieć, że całkiem ciekawy efekt. I następnie mamy takie płynne RGB dookoła, które powolutku tam sobie przechodzi. Te kolory się podmieniają. Wygląda to też całkiem ładnie. No dobrze, jeszcze chwilkę sobie popatrzcie, jak właśnie te kolory tutaj się zmieniają w kolejne odcienie. Cały obieg podkładki tutaj trwa dość sporo czasu. Więc nie będę Wam całego cyklu tutaj pokazywał, bo ta recenzja byłaby za długa. Ale widzicie mniej więcej, jak to tutaj wygląda, jak się prezentuje w ciemności. Moim zdaniem całkiem fajnie. No i kolejne kliknięcie przechodzi znów na początek, czyli znowu mamy do wyboru pojedyncze kolory. Jeśli przytrzymamy sobie sterownik, możemy LEDy wyłączyć,
kolejnym klikiem włączamy, no to już widać, że jak włączymy, jest totalna ciemność, a jak włączymy, jest naprawdę jasno. Więc pod względem jasności jest po prostu dobrze. Nadszedł czas, abyśmy sprawdzili jeszcze zapowiadaną na pudełku wodoodporność. No jestem ciekaw sam, jak to tutaj wyjdzie. Tak więc wylewamy nieco wody. O, no ja już widzę, co się dzieje. Okiem eksperta. Już widzę, że ta podkładka faktycznie z wodą się za bardzo nie lubi, czyli tej wody po prostu nie pochłania, bo zobaczcie. No, proszę bardzo. Jak się ładnie to wszystko przemieszcza. Nawet te mini kropeleczki tutaj pospadały. Powiem Wam, że tutaj jest delikatnie wilgotno. Wystarczy przetrzeć i ta podkładka bardzo szybko będzie sucha, będzie nadawała się do użytku. Natomiast jakby się Wam wylało coś problematycznego, na przykład jakiś klejący soczek, kawa i będzie wymagała ta podkładka przeprania, to jak, kiedy i dlaczego prać podkładki pod myszkę, jak się do tego zabrać, zapraszam na playlistę podkładki pod myszkę. Pierwszy film na tej playliście. Tak więc mamy wodę, nic się nie stało, osuszamy sobie na spokojnie jakąś ściereczką. Jeśli byście to robili ręcznikiem papierowym, to nie trzyjcie, ponieważ może zostawić pełno paprochów na czarnym, będzie to strasznie wyglądało i tak czeka Was pranie. Więc lepiej właśnie jak ładnie wciąga tą wodę, po prostu wsysa ta szmatka. Przetarłem i co? Prawie suche, naprawdę 10 minut daje i można dalej na tym grać. No dobrze, czas na kilka zdań podsumowania. Podkładka nie należy do najtańszych, ponieważ w tej chwili trzeba zapłacić za ten największy rozmiar około 140 zł, więc swoje jeszcze kosztuje, ale z drugiej strony jest to szarkun, nie jest to jakaś podkładka sprowadzana z Chin, tylko produkt naprawdę dobrej jakości. Mamy efekty RGB, bardzo ładne LEDy i ogromną powierzchnię, która dla mnie jest powierzchnią taką bardziej hybrydową, ponieważ nie jest ani taka szorstka jak typowe kontrole, ani nie jest tak gładka i tak szybka jak typowe speedy, więc coś pomiędzy, ale myślę, że to jest dość ciekawe połączenie, pozwalające jednocześnie rozwinąć dość dużą prędkość, ale zachowując bardzo dużą dozę kontroli nad sensorem. Tak więc bardzo fajna podkładka, jeśli szukacie naprawdę wielkiej podkładki, podkładki oczywiście miękkiej, z podświetleniem RGB. Do wyboru macie też kilka mniejszych rozmiarów, tak więc sprawdźcie sobie wszystko w linku w opisie filmu. Jeśli doceniacie moją pracę, zostawcie łapkę w górę i będę bardzo wdzięczny za zasubskrybowanie kanału. Dzięki z góry, pozdrawiam Was, cześć!